Dzisiaj mamy 6 września 2018 roku. Prawie dokładnie rok temu nagrywałem film o tym, co zrobiłbym, gdybym wygrał w konkursie 20 tysięcy złotych. Planowałem wtedy zakupić sprzęt, komputer, kamerę, aby kręcić filmy instruktażowe i rozwijać się w tej branży. Konkursu nie wygrałem. Później przyszedł pomysł założenia firmy. Przy czym nie chciałem korzystać z pomocy państwa, ba, nawet wyszło tak, że właściwie nie mogłem. Ruszył taki program dla nowych przedsiębiorców, żeby zakładać działalność gospodarczą, ale ja nie mogłem się tam zakwalifikować, ponieważ byłem mężczyzną z wyższym wykształceniem. Gdybym był kobietą z wyższym wykształceniem, mógłbym. Gdybym był mężczyzną, ale nie z wyższym wykształceniem, też mógłbym. Natomiast jako mężczyzna z wyższym wykształceniem nie mogłem wystartować w tym programie i dostać tej pomocy. Ale może to i dobrze. W końcu założyłem działalność gospodarczą, firmę HI, która ma się zajmować głównie ochroną danych osobowych. 25 maja bieżącego roku, czyli 2018 roku, weszła w życie ustawa właśnie o ochronie danych osobowych i w tym upatrywałem swoją szansę. Po drodze wygrałem kilka konkursów i to ułatwiło mi podjęcie decyzji o tym, żeby na przykład zainwestować w samochód. Na początku wakacji udało mi się wygrać konkurs, w którym wygrałem kilka tysięcy złotych. Wtedy nie było już mowy o tym, żeby nie zainwestować w samochód. Postanowiłem zainwestować w samochód. W taki sposób otworzyłem firmę i wziąłem samochód w leasing. W tym wypadku trzeba było zainwestować porządnie. Zainwestowałem nawet w rejestrację.